Mecz Oriona i Supa Strikas na żywo ze strefy piłki. Mamy tutaj do czynienia z prawdziwą walką na strategię. Masz rację, Brendo. Orion wykorzystuje sprawdzone ustawienie o nazwie Czarna Dziura, by kontrolować środek pola. Jednak Supa Strikas nie dają się wciągnąć. Trzymają swój szyk i próbują zaskoczyć Oriona nagłymi kontratakami. Tak to się robi. Bierz piłkę z Afriko. I bonusy w pakiecie! 60. minuta meczu i nadal 0-0. Supa Strikas będą musieli się bardzo postarać, jeśli chcą wygrać. To prawda. Orion ma jednak asa w rękawie w postaci świetnego trenera Blacka, który od dawna posiada reputację prawdziwego futbolowego geniusza. Wiesz, słyszałem, że Supa Strikas również mają futbolowego geniusza w swoich szeregach. Trochę tego, troszkę tamtego i jeszcze malutka kropelka tego następnego i... Tak! Wreszcie tego dokonałem! Przepyszne! Zobaczmy, jak chłopaki sobie radzą. Tak, moje obliczenia się zgadzają. Wszystko idzie zgodnie z ustalonym planem. Co? Tego się nie spodziewaliśmy! I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a Supa Striker. Supa Strikas! Supa Strikas! Red by red, I'll be a fighter. Hear the crowd, cheers Supa Strikas! Supa Strikas! Supa Strikas! Supa Strikas. Bez ograniczeń. Ale to niemożliwe! Niewiarygodne! Orion zmienił ustawienie na... Ale nie mam pojęcia, co to jest. Zablokować ich! Orion po raz kolejny zmienia szyk. Ciekawe, w jaki sposób potrafią robić to tak szybko. Nie mam bladego pojęcia. I wygląda na to, że Supa Strikas również. Nic nie rozumiem. Ich układy są tak przypadkowe. Jaka jest zasada? Nie mam żadnej hipotezy. Tygrys, bierz tego w środku. Którego dokładnie? Tamtego! Jeśli przeanalizuję te ustawienia moją maszyną, powinienem być zdolny do... A może? Może jednak? O, to nie ma sensu! Bardzo groźna sytuacja dla Supa Strikas. Czy uda im się nie stracić bramki? Gol! Gol! Orion jak zwykle zagrał nieziemsko! Rasta, jak skomentujesz tę porażkę? Orion był niczym lew z Sionu. Tak, dzięki. Gratuluję spektakularnego zwycięstwa, trenerze Black. Dziękuję, Laro. A teraz pytanie, które zadają wszyscy. Jak wymyślił pan te wszystkie zaskakujące ustawienia? Cóż, mógłbym ci powiedzieć. Ale pewnie i tak byś nie zrozumiała. Mam ochotę wylać na niego kubeł zimnej wody. Nie przejmuj się nim, stary. Myślę, że nasz profesor na pewno już rozpracował ich tajemniczą strategię. Tak, ziom. Jeśli ktokolwiek mógłby złamać ten kod... Kod Oriona! To tylko profesor. Profesor jest geniuszem! Profesor rządzi, ziomale! Został pan zwolniony? Moje badania zostały wstrzymane. Nie mogę dokończyć obliczeń. przeanalizować trajektorii. Dlaczego? Skoro nie potrafię złamać sekretnego kodu Oriona, to klub nie ma ze mnie pożytku. Świat jest okrutny. W porządku. Miałem dobre wyniki. Patrzcie, mój żel relaksujący mięśnie pomógł mi zdobyć nagrodę sportowych innowacji Superligi. Samowiążące się buty do piłki. Całą noc nad nimi pracowałem. A co to takiego? Mały komputer? Opaska z GPS-em? To mój zszywacz. No wiesz, zszywacz do papieru. Klik, klik. Czego to ludzie nie wymyślą? To jakiś absurd! Jest pan taktycznym geniuszem i zwalniają pana po jednym złym meczu? Jak mamy złamać bez pana kod Oriona? Dzięki, Szejker. Niestety to nie ty rozdajesz tu karty. Tak, ja tylko przyjmuję karty. Ale nie zamierzam tak tego zostawić. A ja zamierzam. Co? Trenerze! Jak pan mógł pozwolić na to, żeby zwolnili profesora? Przepraszam, robiłem co w mojej mocy. My go potrzebujemy! Mnie to mówisz? Przydałaby mi się jego pomoc w analizowaniu formacji Oriona. Ha? Ja pierwszy raz widzę coś takiego. Ja również. Musi być jakiś wzór, według którego tworzą te ustawienia. I musimy go rozpracować, zanim znowu z nimi zagramy. A jak się nie uda? Wtedy nie mamy żadnych szans. Po przegranej z Orionem Supa Strikas grają tak, jakby chcieli coś udowodnić. Masz rację, Mac. Hydra ma piękny, pływający stadion i prawdopodobnie w tym meczu popłyną razem z nim. Hej, to mój żart. Po prostu Hydra nie może znaleźć... koła ratunkowego? Supa Strikas! Zatapiają Hydrę kolejnym golem! Hej, przestań czytać moje notatki! Dobra robota, chłopaki! Bardzo dobra! Przybij piątkę! Przybij piątkę! O to chodzi, panowie. Właśnie tak powinniśmy grać. Dokładnie, Rasta. Udowodniliśmy, że jedna przegrana nie jest w stanie nas złamać. Nareszcie wszyscy zapomną o tym całym kodzie Oriona i znowu zaczną mówić, jacy jesteśmy rewelacyjni. Drodzy Supa Strikas, czy jesteście gotowi odpowiedzieć na pytanie, które zadają wszyscy? Oczywiście, Laro. Jak planujecie złamać kod Oriona bez profesora? Znajdziemy jakiś sposób. Myślę, że... Macie jakieś pomysły? Nic, o czym moglibyśmy dyskutować. Czy zada nam pani pytanie na temat meczu, w którym zagraliśmy przeciwko Hydrze 30 sekund temu? Tak, oczywiście. Czy myślicie, że ten mecz przygotował was do gry z Orionem oraz ich tajną strategią? Zrób sobie przerwę na lunch, paniusiu. Nowy fenomen zakradł się do Superligi i nosi nazwę Kod Oriona. Nieugięty admirał von Pushup oraz niepokonany Big Wins z United to największe umysły ligi, które mają obsesję na punkcie odnalezienia klucza do tajemniczych formacji Oriona. Będziemy trenować cały dzień! Ha! Ten cały kod Oriona to po prostu kiepska i amatorska sztuczka. Dlaczego nie wymyśliłem jej pierwszy? Będziemy trenować całą noc! Dostaniesz ode mnie $1 000 000 z własnym imieniem, jeśli uda ci się złamać kod Oriona. Jeśli ty masz łeb, to ja mam kasę. Będziemy trenować cały tydzień! Myślę, że kod Oriona jest ukryty w tej starej fotografii. Najpierw musisz dodać liczbę pasków na ich skarpetkach, potem pomnożyć to przez liczbę zawodników noszących opaski. Później odjąć liczbę zawodników od wartości liczby pi. Będziemy trenować cały rok! To największe głupoty, jakie kiedykolwiek widziałem. Od tego kodu Oriona coraz bardziej boli mnie głowa. Przynajmniej te drużyny Mają jakiś plan, tak? My również. Nagrałem wszystkie ustawienia, których Orion używał w tym sezonie. Naprawdę wszystkie? Co do jednego. I musicie się ich nauczyć. Wszystkich? To dla nas za dużo, trenerze. A tutaj jest cała reszta. Trenerze, ale mecz jest już jutro. Więc bierzcie się do roboty. Moja cierpliwość się kończy. Przecież to nam nie pomoże. Wiem, że to jest nudne, ale to nasze jedyne wyjście. Ale cała Superliga od miesięcy próbuje rozszyfrować strategię Oriona. A my mamy to zrobić w kilka godzin? Tak! Tylko jakiś szurnięty geniusz potrafiłby złamać ten kod tuż przed meczem. Tak się składa, że wiem, gdzie takiego znaleźć. Halo? Profesorze! Jest pan tu? Hawajska z dodatkową skarpetą. Niedobrze. Profesorze? Pewnie wyszedł. Piąteczka, Szejker, człowieku, co się dzieje? Profesor? Co się tutaj dzieje? Relaksuję się, oglądając mój ulubiony reality show. Bryki Superligi jest świetny. Bryki Superligi? Tak. Widziałeś wakacyjną posiadłość Joe w Alpach? Super miejscówka, stary. Więc zupełnie przestało panu zależeć na złamaniu kodu Oriona? Wiesz, bardzo dużo ostatnio pracuję nad wieloma projektami. Czy jednym z nich jest jedzenie pizzy? Ha! Jednym z nich jest automatycznie wyginające się krzesło relaksacyjne. Spójrz na tę innowację, którą niedawno wprowadziłem. Rewelacja! Muszę jeszcze dopracować kilka szczegółów. Profesorze, to do pana niepodobne. Jest pan największym umysłem, jaki miała Superliga. Odpowiedź na kod Oriona już na pana czeka. Gdzieś w przestrzeni. Czy zamierza pan spędzić resztę swojego życia śpiąc pod starymi pudłami po pizzy? A może chce pan być człowiekiem? Nie, bohaterem, który pierwszy złamie kod Oriona? Nie. Nad Strikalandem zachodzi słońce, a cały świat zadaje sobie pytanie, co do pochodzenia tajemniczego kodu Oriona. Dobra, chłopaki. Chwila prawdy. Zapomnijcie o tym zamieszaniu wokół kodu Oriona. Tak. I zapomnijcie o profesorze. Chyba że lubicie przeterminowaną pizzę. Ciężko trenowaliśmy i nauczyliśmy się wszystkich ustawień. Naprawdę myślisz, że możemy wygrać? Czy wygramy, czy przegramy? Wyjdziemy tam i pokażemy Orionowi, że jesteśmy trudniejsi do złamania niż jakikolwiek kod. Raz, dwa, trzy... Supa Strikas! Piłka w grze. Jak na razie Supa Strikas bardzo dobrze sobie radzą z dziwnymi formacjami Oriona. Jednak wiemy, że trener Black potrafi zaserwować swojemu przeciwnikowi nieskończoną ilość formacji. Formacja trzecia. Zająć pozycję! To nawet działa! Naprawdę myślicie, że złamaliście kod? Śnijcie dalej, naiwni leszcze. Hej, widzieliście już moją rezydencję, moje podziemne studio tańca i jacuzzi o kształcie mojego afro. To było świetne, luźny Joe. Ale mój prawdziwy dom jest właśnie tutaj. Mimo, że podróżuję po całym świecie, kupuję luksusowe samochody, to tutaj czuję się naprawdę szczęśliwy. Rasta, która to formacja? Niestety nie wiem. Pewnie zupełnie nowa. Co jest? W jaki sposób oni to robią? Gol! Nie! Ach, to bez sensu. Nie zrobię tego. Nie ma żadnego wzoru. Wszystko jest takie przypadkowe. O. Przepraszam, Szejker. Nawet jeśli tajemnica kodu Oriona czeka na mnie gdzieś tam, to nigdy jej nie znajdę. O, czas na maksymalny relaks. Jestem taki skołowany, że widzę gwiazdy. Zaraz. Może to? Szejker, jesteś genialny! Eureka! Na Strikaland natychmiast! Przerwa! I Supa Strikas przegrywają 1-0. Czy ludzie trenera złamią kod Oriona, czy prędzej złamią się pod jego presją? Tak czy siak, Brendo, druga połowa może być fascynująca. Trener na pewno ma jakiś plan, prawda? Jak zawsze. Pogódźmy się z tym. Nigdy nie złamiemy kodu Oriona bez... Profesor? Co pan tu robi? Wiesz, miałeś rację, Szejker. Tajemnica kodu Oriona czekała na mnie gdzieś tam. A dokładnie w przestrzeni kosmicznej. Wydaje mi się, że to profesor jest z kosmosu. Nie rozumiecie? Ich sekretne formacje są oparte na konstelacjach gwiezdnych. Na przykład Orion, Pas Oriona, Skorpion, Krzyż Południa. Gwiazdy? O, odjazdowo! Raczej odlotowo! Więc ile jest wszystkich formacji? Około 60. 60? W jaki sposób nauczymy się ich w 10 minut? Każdy nauczy się kilku. Dziel, zdobywaj. Bułka z masłem, nie? Tak! Rozpoczynamy drugą połowę, a w obozie Supa Strikas zauważyłam postać, która kogoś mi przypomina. Nie wiadomo, czy im to pomoże. Sprawiają wrażenie niezdecydowanych. To Skorpion! Pilnujcie prawego skrzydła! Niespodzianka, Supa Strikas kontratakują. Emocjonująca akcja! Gol! To gol! Zauważyłem! Nie jestem ślepy! Nie, głupku, w krzyżówce. Nazwa zdobytego punktu w piłce nożnej. Gol! 27! To byk! Hej! Byczek! 13! Bliźnięta! Cóż za zwrot akcji! Supa Strikas mają odpowiedź na każdą z nowych formacji Oriona. Kolejna! Nagle raz! Czytałem twój horoskop. Na twojej drodze mogą pojawić się problemy. A nie mówiłem? 32! To jest moja! Jak ona się nazywa? Dlaczego ja nie pamiętam? Nie martw się, muchacho! Wszystkie te konstelacje mnie też ciągle wylatują z głowy. El Matador! Dzięki! Na co on się gapi? Na odpowiedź! Rasta! Luźny Joe! To lew! Cóż za zaskakująca kontra ze strony Supa Strikas! Trzymaj, Szejker! Rozwal ich! Gol! Supa Strikas złamali kod Oriona i zrobili to w wielkim stylu! Jest pan wielki, profesorze! Dzięki, Szejker. Nie trudno zgadnąć, kto stoi za tym fantastycznym zwycięstwem. Ukłoń się, profesorze. O co chodzi, profesorze? Tak, ziom. To twoja chwila chwały. Nie czas by się łamać. Masz rację. Będę za wami tęsknił. Myślę, że nie. A ty skąd to wiesz? O, zaraz. To znaczy... Właśnie rozmawiałem z Radą. Witaj z powrotem w naszej drużynie. Halo, czy to pan złamał mój kod? Tak, to właśnie ja. Cieszę się, że mam tak wartościowego przeciwnika. Wszechświat jest dziwny i skomplikowany. Kiedyś znajdę strategię, której nawet pan nie będzie w stanie rozgryźć. Ha! Chyba śnisz, Black. Dokładnie, Szejker. Profesor jest niezwyciężony. O nie! Kompletnie zapomniałem! Zostawiłem włączony piekarnik! O! Pizza z dodatkowym węglem może być smaczna. Lepsza niż pizza z dodatkową... skorpetą! Przepraszam, chłopaki! Wersja polska Studio Sonika. Reżyseria Jerzy Dominik. Dialogi polskie Piotr Skodowski. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W wersji polskiej wystąpili Szejker Paweł Ciołkosz, Skrętny Tygrys Przemysław Stippa, El Matador Andrzej Andrzejewski, Luźny Joe Modest Ruciński, Gipki Rasta Krzysztof Panaszek, trener Mirosław Zbrojewicz, Klaus Jakub Szydłowski, komentatorzy Sławomir Pacek i Anna Sroka, Nord Piotr Bajtnik i inni.